Jerry, widzę, że trenujesz do wyścigu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jest dzisiaj potężny upał. Powinieneś być ostrożny, bo może ci się coś... Ała! Wszystko w porządku, Jerry? Jerry, chyba nie powinieneś. Teraz już na bank będziesz potrzebował pomocy. Chłopaki, przepraszam, że wam przerywam zabawę, ale Jerry jest w górach i potrzebuje waszej pomocy. To dobry pomysł, Tom. Ta penseta usunie wszystkie ostre kamyki z karoserii Jerry'ego. Spokojnie, Jerry. Pozwól Tomowi się tobą zająć. Bardzo dobry pomysł. Jerry'emu potrzeba jest bardzo dużo mydła. Haha, czy to łaskocze, Jerry? A co teraz, chłopaki? Tak jest, Tom. Nie możemy tak pozostawić Jerry'ego z mydłem wszędzie. Ostrożnie, Jerry. Nie pozwól, żeby mydełko wpadło ci w oczy. Chwilka, moment, Jerry. Wyglądasz znacznie lepiej, ale nie sądzę, że Tom już skończył z tobą. Chłopaki, czy możecie coś poradzić na te zadrapania na karoserii Jerry'ego? Wosk na lakier? To powinno usunąć wszystkie zarysowania i zabezpieczyć jego lakier. Proszę bardzo, Jerry. I jak się teraz czujesz? Cenna uwaga, przyjaciele. Wosk musi teraz wyschnąć. Jerry, wyglądasz świetnie. I też pewnie czujesz się świetnie, co? Chwila, moment, Jerry. A dokąd jedziesz? Chyba niektóre samochody nigdy się nie nauczą. Tak czy inaczej, powodzenia w wyścigu, Jerry! Hej, Katie! Przygotowujesz się na wyścig? Doskonale! Mam nadzieję, że wygrasz! Hej, zobacz, tam jedzie Mark! Chyba jedzie kogoś złapać! Uważaj na ten klej, Matt! Ale się narobiło! Musimy coś z tym zrobić. Nic się nie martw, Katie. Myjnia samochodowa Toma zaraz cię doprowadzi do porządku. Już jesteśmy. Jedź za Tomem, Katie. On jest ekspertem od czyszczenia w naszym mieście samochodu. A więc, Tom, jaki mamy plan? Wow, masz tyle opcji czyszczenia. Idealnie. Katie potrzebuje dobrego czyszczenia, żeby usunąć cały ten klej. Jestem pewien, że jesteś bardzo podekscytowana tym wszystkim, Katie. Doskonale!
Chyba jeszcze trochę kleju zostało. Co z tym zrobimy, Tom? Tak jest. Szorowanie powinno załatwić tę sprawę. Wyśmienicie! A niech mnie! Mamy tutaj sporo brudu. Czas na płukanie. Ale zabawa! Czy jesteś gotowa, Katie? Zaczynamy! Wow! Ale zrobiłaś falę! Jesteś już prawie gotowa, Katie. Teraz tylko musimy cię wysuszyć. Jestem pod wrażeniem, Tom. Nie wiedziałem, że możesz doprowadzić Katie do takiej czystości. Myślę, że zasłużyłaś na cukiereczka, Katie. Czy musisz powiesić jeszcze jakieś plakaty? Dobrze, zatem bierzmy się do roboty. Pato, dziękujemy ci za twoją pomoc. Pa, Katie. Powodzenia w wyścigu. Do zobaczenia, moi przyjaciele! Hej, Steve! Wykonujesz świetną pracę naprawiając nasze drogi i wyrównując je. Czy coś nie tak? Masz smołę przyklejoną do swojego walca? O nie! Lepiej szybko pojedźmy do myjni Toma, żeby to oczyścić. O kurczę, Steve, tylko zobacz, ile śladów zostawiasz za sobą. Tak, tam z tyłu. Lepiej pospieszmy się w drodze do Toma. Steve jest cały pokryty smołą. Czy mógłbyś go oczyścić? Tak? Doskonale! Wjedźmy do środka. Od czego zaczniemy? Użyjemy wody pod ciśnieniem? Dobrze, zaczynajmy. To powinno zmyć wierzchnią warstwę tej smoły. Czy coś nie tak? Sądzisz, że zimna woda nie zmyje tej smoły? Czy masz jakiś inny pomysł? Gorąca woda? Doskonale. Sprawdźmy, czy to zadziała. Użyjemy mydełka też? Jakiego rodzaju? Super mocnego? Zamknij oczka, Steve. Nie chciałbyś, żeby to mydło weszło do oczu. Możesz je już otworzyć. Czy jesteś gotowy na fazę drugą? Tak? Dobrze, jedźmy! Teraz będzie szczotkowanie.
Jak to wygląda, Tom? Sądzisz, że powinniśmy mocniej szczotkować Steve'a? Dobrze, Tom. Zrób to. Nic się nie martw, Steve. Tom upewnia się, że nie zostanie na tobie żaden ślad tej smoły. Wow, Steve, wyglądasz teraz czyściutko. Czy możesz już wracać do pracy? Świetna robota, Tom. Tylko uważaj na tą smołę. Wow, mało brakowało. Do zobaczenia wkrótce, Steve. Dziękujemy, Tom. Miej wspaniały dzień. Wygląda na to, że mamy nową dostawę materiałów. Chwila, Francis, uważaj, tam jest za tobą głaz. O nie, te pudło było pełne farby w proszku. Wyglądasz całkiem kolorowo, ale nie możesz tak wyjechać na miasto. Nic się nie martw, Tom sprawi, że znów będziesz czysty i lśniący. Hej, Tom! Francis przewrócił się i wpadł na pudło pełne farby w proszku! Masz rację! Wyglądasz trochę jak hippies, Francis! To nie będzie łatwe, ale musimy zacząć od wody pod ciśnieniem, zanim zaczniemy szczotkować. Zaczynajmy! Wciąż wyglądasz dość kolorowo, Francis. Wjedźmy teraz do pokoju ze szczotkowaniem. Jak wyczyścimy Francisa, Tom? Mydełkiem? Wanna z bąbelkami? Doskonale! To będzie niezła zabawa! A teraz czas na te obracające się szczotki! Haha, wyglądasz jak wata cukrowa, Francis. Masz rację, to była mega zabawa. Ale teraz naprawdę musimy cię wyczyścić. Oh.
Przeniesiemy Francisa do kolejnej części myjni? Nic się nie martw, Francis. Wkrótce znów będziesz wyglądać jak prawdziwy wózek widłowy. Wow, wyglądasz jak zupełnie nowy pojazd, Francis. Jesteś gotowy na ostatnie mycie i suszenie? Te suszarki są zbyt gorące dla ciebie? Znowu zmieniasz kolor! Tom, czy mógłbyś zmniejszyć temperaturę suszarek? Świetnie! Teraz wyglądasz znów normalnie! Czas wracać na plac budowy, żebyś mógł skończyć rozładowywanie tych towarów. Dziękujemy ci, że pomogłeś Francisowi, Tom. I to była niezła zabawa. Tobie też dziękujemy, Francis, za to, że mieliśmy tyle zabawy z tobą. Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele. Jerry trenuje do wielkiego wyścigu, a z taką kondycją na pewno wygra. Ale sędziom raczej się nie spodoba ten brud na jego karoserii. Bez obaw, Jerry. Mamy mnóstwo czasu, żeby odwiedzić Toma w jego myjni i cię wykąpać. Hej, Tom. Jerry potrzebuje dobrego kompania przed wyścigiem dzisiaj. Czy mógłbyś nam pomóc? Doskonale. Jerry, możesz wjechać do środka. Tom uruchomi maszyny ze swojego pokoju kontrolnego. Na początek umyjemy Jerry'ego czystą wodą. Mamy tu wciąż dużo błota na jego karoserii. Chyba będzie potrzebne mydełko. Wyglądasz coraz lepiej, Jerry. Chyba teraz czas na wirujące szczotki. A teraz zeskrobimy z ciebie te brudne błoto. Dobra myśl, Tom. Te szczotki mogłyby porysować lakier Jerry'ego. Lepiej użyjmy gąbeczek. Gotowy, Jerry? Doskonale! Chwila, moment, Jerry. Musisz też wyszczotkować swoje zęby. Są brudne. Otwórz szeroko buzię, Jerry. Zaraz cię szczotkujemy. To się nazywa piękny uśmiech. Teraz
gdzie spłuczemy i wysuszymy. Nie ruszaj się, Jerry. Uruchamiamy dmuchawy. To świetny pomysł, Tom. Wosk zabezpieczy lakier Jerry'ego na czas wyścigu. Jerry, muszę powiedzieć, że już wyglądasz jak zwycięzca. Teraz wróćmy na nasz tor. Ale mamy szczęście. Wyszło słoneczko. Dziękujemy za pomoc, Tom. A tobie, Jerry, życzymy szczęścia w wyścigu. Witaj, Rocky. Ćwiczysz starty i lądowania? Fajnie, ale zabawa. To wygląda dobrze. O kurcze! Ale bałagan. Musisz teraz pojechać do myjni samochodowej Toma, Czarku. Już jesteśmy, Rocky. Czarek musi teraz wracać na plac budowy, Rocky. Czy poradzisz sobie sam? Jedź z Tomem. On cię zaraz przygotuje. A więc, Tom, jaki mamy plan? Doskonale. Proszę bardzo. Jesteś już uwolniony, Rocky. I co teraz? Ale tu masz dużo opcji czyszczenia. Nieźle. Te szczoteczki na pewno załatwią sprawę. Jesteś gotowy do czyszczenia, Rocky? Doskonale. Okej, a teraz cię spłuczmy. Idealnie! Nie ma to jak dobre płukanie tej całej mydełkowej wody! Jesteś już prawie gotowy, Rocky! Wow, Rocky! Wyglądasz teraz nawet lepiej niż wcześniej! Nie zapomnij o cukiereczku.
Czy jesteś gotowy wracać ćwiczyć starty? Doskonale! Patom, dziękujemy ci za twoją pomoc! Baroki, miej wspaniały dzień! Do zobaczenia następnym razem! Hej chłopaki, co dzisiaj porabiacie? Łapiecie piratów, drogowy? Ha, to brzmi jak niezła zabawa. Uważaj! O nie! Nic się nie martw, mały Mar. Myjnia samochodowa Toma zaraz cię wyczyści i znów będziesz dobrze wyglądał. Chodź ze mną! Już jesteśmy. Jedź z Tomem, on cię przygotuje. A więc Tom, co myślisz, jak go umyjemy? Jest tyle sposobów do mycia. Ciekawe, co to będzie robić? To zjeżdżalnia wodna. Dalej, cała naprzód. Wow, to było niesamowite! A co teraz, Tom? Interesujące. Czy jesteś gotowy na kolejny krok, mały Macie? Dobrze, zaczynamy. Teraz definitywnie wyglądasz czyściej. Czy mam jeszcze czas na obmycie wodą i na suszenie? Dobrze. Czas na mycie wodą, mały Macie. Wyglądasz idealnie. A jak się czujesz? Świetny pomysł. Chodźmy zobaczyć się z twoim tatą. Hej, Matt. Zobacz, kto wrócił, żeby ci pomóc. Cześć, Harvey. Przyniosłeś prezent? O, to takie miłe z twojej strony. A przyjaciele, do zobaczenia później. Pamiętaj, żeby trzymać się z dala od brudów, mały Macie. Świetna robota. Do zobaczenia następnym razem, Tom. Myjnia samochodowa Toma. Cześć, Troy. Cóż za wspaniały dzień na przejażdżkę w naszym lasku. Czyż nie jest cudownie być na zewnątrz? Robisz się całkiem brudny, Troy. O nie! Chyba nie chcesz użyć tej liany, żeby pochłyzdać się jak Tarzan? Naprawdę myślisz, że jesteś Tarzanem?
ciekawe, dlaczego Tarzan nigdy się nie kąpie? Jesteś naprawdę brudny, troll. Lepiej jedź do Toma i użyj jego myjni. Jedziemy. Dzień dobry, Tom. Troy właśnie próbował być Tarzanem w lesie i wygląda teraz jak król dżungli. On potrzebuje dobrego czyszczenia. Od czego zaczniemy, Tom? Najpierw zmoczymy Troya. Dobry pomysł. Co teraz to? Czas na porządne mycie! To musi być bardzo przyjemne. Wszystkie listki już zniknęły. Te szczotki wyeliminują listki, które trafiły gdzie indziej. Dobry wybór, Tom! Czas cię spłukać, Troy! Czy coś nie tak, Tom? Zmieniłeś zdanie? Aha, masz nowe urządzenie, które chciałbyś wypróbować na Troyu? Wow, to wygląda jak roller coaster przez wodę! Ale klawo! Dobry pomysł, Tom! Przygotuj się na super przejażdżkę, Troy! Uśmiechnij się! Ale to zabawa, Troy! I oczywiście jesteś teraz cały czyściutki! Czas na suszenie! Ale miluśko! A teraz wypolerujemy cię! Czy jesteś gotowy? Dobra robota, Tom. Teraz Troy jest gotowy na następną przygodę. I jest najczystszy. Do zobaczenia, przyjaciele. Pa, pa. Hej, przyjaciele. Ale macie niezłą zabawę. Wow. Czy wszystko w porządku? Ale bałagan. Myślę, że musisz złożyć wizytę w myjni samochodowej Toma. Jedźmy! Już jesteśmy. Jedź za Tomem. On wie dokładnie, co robić. Nic się nie martw, mała Amber. Tom jest ekspertem. On się tobą zajmie. Jaką metodę czyszczenia sugerujesz, Tom?
Ale tutaj tych przycisków! Aż tyle sposobów na czyszczenie samochodu? Nieźle. Szczotkowanie na pewno pomoże. Gotowa na skrobanie, mała Amber? Haha! Ledwo cię widzę pod tymi bąbelkami. I co teraz, Tom? Ciekawe, jaki teraz przycisk wciśnie Tom. Spłukiwanie? Jesteś już prawie gotowa, mała Amber. Teraz musimy cię tylko opłukać. Jesteś gotowa? Wyglądasz świetnie. Kiedy tylko cię wysuszymy, będziesz już gotowa. Tom, zmniejsz moc. Dziękujemy. Idealnie! Udało ci się, Tom! Nie zapomnij o cukiereczku, mała Amber. Wracajmy na plac zabaw. Pa, Tom, dziękujemy ci za twoją pomoc. To takie miłe z twojej strony, mały Macie. Jesteś słodki. Pa, dzieciaczki, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzień dobry, Henry. To nie jest dobry dzień? To jest zły dzień? Ale dlaczego? Małe samochodziki bawiły się przed twoim domem i cały czas hałasowały? O nie! Tylko uważaj na tą kałużę! O nie, tylko nie to! Lepiej szybko jedźmy do myjni samochodowej Toma, żeby cię wyczyścić. Hej Tom, cześć mały Tomie. Jerry i Tyler wjechali w kałużę i pochlapali Henryka. Czy możesz go wyczyścić? Tak? Doskonale! Okej, wjeżdżamy, Henryczku. Od czego zaczniemy? Czy wiesz, mały Tomie? Od spryskiwaczy? Tak jest! Zaczynajmy! Woda jest zbyt zimna? Chłopaki, możecie ją podgrzać? Teraz jest za gorąca? Okej, teraz będziemy myć gąbeczkami. I jak się czujesz? Swędzi? Cóż, musi to swędzić, jeżeli chcesz być czysty. Czegoś nam chyba brakuje. Jak myślisz, mały Tomie? Żelu pod prysznic? On pachnie jak truskaweczki. Ty, Henryku, lubisz zapach truskawek, prawda?
teraz będziemy wałkować. A teraz szczotki! Henryku, wyglądasz świetnie! Ale to jeszcze nie koniec. Mamy dla ciebie coś ekstra. Czyszczenie patyczkami! Świetna robota, chłopaki! Nawet sprawiliście, że Henryk się uśmiechnął! Doskonale! A co to za hałas? O nie, to oni! Jerry i Tyler nie chcieli tego zrobić. Jest im bardzo przykro. Dziękujemy, chłopaki. Do zobaczenia następnym razem! Hej, Sam! Wow, masz dzisiaj mnóstwo śniegu do przerobienia. Czy to ten przepyszny milkshake truskawkowy, dzięki któremu jesteś zadowolony? O nie, Sam! Twój milkshake jest wszędzie! Zaraz przyklei się do twoich kół! Właśnie tego się obawiałem. Kto może ci pomóc z tym bałaganem? Masz rację, Tom Holownik! On na pewno będzie wiedział, co robić! Hej, Tom! Cześć, mały Tomie! Wyglądacie na zajętych. Robicie porządek w magazynie? Powinniście wziąć sobie małą przerwę, ponieważ sam Pług Śnieżny potrzebuje waszej pomocy. Rozlał swojego ulubionego milkshake'a i teraz cały jest nim pokryty. Czy możecie mu pomóc? Świetnie! Sam jest na placu zabaw. Pojedźmy tam! Hej, Sam! Wow, cały śnieg nasiąkł milkshake'iem! Ale nie martw się! Tom i mały Tom są tutaj, żeby to naprawić! Świetna robota, Tom! Wracajmy teraz do myjni! W drogę! Mały Tomie? Ach, chodź, mały Tomie! Czas jechać! Masz jakiś pomysł, Tom? Doskonale!
Wow, to jest coś nowego. Czy te gorące ręczniki to część sauny? Dzięki tej parze wodnej usuniemy śnieg, a wtedy dobierzemy się do milkshake'a. Dobrze, teraz usuńmy te plamy. Wasze ulubione gąbeczkowanie! Haha, łaskocze, prawda? Doskonale! Wszystkie ślady po milkshake'u zniknęły! Zasłużyłeś na nagrodę, Sam! A, Sam, to jest właśnie dokładnie to, czego potrzebujesz. Śmieszny kapelusz z rurkami. Dzięki temu już nigdy nie rozlejesz swojego milkshake'a. Proszę bardzo, pasuje idealnie. Na zdrowie, nic się nie rozlało. Cóż za wspaniałe uczucie. Dziękujemy za pomoc, Tom. I do zobaczenia. Następnym razem!